Pani Asiu, dzień dobry, jak pani się czuje? Pani Asiu, gdzie pani jest? O rany, pewnie znowu śpi. Odstawię tylko te zakupy. O rany, ile tu jest wyjętych naczyń, o matko. Pani Asiu, pani Asiu, co się dzieje? Pani Asiu, co pani jest? Pani Asiu, słyszy mnie pani? Asiu, słyszysz mnie? O matko, gdzie jest jakiś telefon? Coś się stało. O rany, ona nie reaguje. Tak, karetka, poproszę karetkę na ulicę Świętojańską 56. O matko, tak, upadła chyba. Nie reaguje, trzęsie się z zimna, ma drgawki, ale nie reaguje. Proszę szybko. Pani Asiu, o nie, co się dzieje? Tak, zgłoszenie, okej, jaka ulica? Świętojańska? Dobra, już jadę. Jedziemy, Świętojańska 56. Już się robi. Dzień dobry. Dzień dobry. Nie. Co tutaj się stało? Nie wiem, przyszłam dzisiaj rano i tak leżała. O rany, widzę jakieś tabletki. Panie doktorze, proszę to zobaczyć. O matko, bierzemy ją, zabieramy ją od razu na OJOM. Szybko. Do którego szpitala? Szpitala Świętej Klementyny. Okej, powiadomię jej matkę. Dziękuję. Dobra, bierzemy pacjentkę. Okej. Zadzwoń tam proszę, że potrzebujemy sali do zbadania. Okej, już się robi. Był uraz głowy, więc musimy szybko działać. Dzień dobry. Dzień dobry. To ta osoba z wezwania? Tak. Zapraszam tutaj. Ma wstrząs. Teraz wszystko zbadamy. Dobra, zostawiam już ją. Później musimy zrobić rezonans. Okej? Dobra. Tętno jest w porządku, ok. Musimy zbić tą wysoką gorączkę. Dobra, ok. Jedziemy na rezonans, bo może być tutaj uszkodzenie pnia mózgu. Cześć, no hej. Musimy zrobić prześwietlenie. Dobra, już lecę. Co się stało? Upadek i tabletki. O nie, dobra, lecimy. Dobra. Tutaj wydaje się, że wszystko jest w porządku. Zróbmy jeszcze rezonans, ok? Dobra, zobaczmy, co tutaj się dzieje. Dobra, niestety widzę uraz głowy. Pacjentka jest w ciąży, musi koniecznie zostać. Dobra, ok, super. Mamy gdzieś wolne łóżko? Tak, zawiozę ją na górę. Przekażę wszelkie informacje. Dobra, dzięki, pa! Proszę nie płakać, wszystko będzie dobrze. Położymy panią tutaj w oddzielnym pokoju. Proszę odpoczywać. Czy mam zadzwonić do kogoś? Do mojej mamy. Okej, dobra, dziękuję. No dobrze, tylko potrzebuję jakiś telefon. Dzień dobry, dzień dobry. Została tu przewieziona pani Asia z upadku. A tak, położyłam już ją tutaj. Niestety ma uraz głowy, musi zostać, ponieważ jest w ciąży. Ciąża jest w tej chwili zagrożona. Co? O matko, nie, tylko nie to. Dobrze, gdzie leży, gdzie mogę ją zobaczyć? To znaczy, bardzo proszę jej nie denerwować. Ona musi bardzo odpoczywać. Tak wiem, tutaj. Dziękuję bardzo. Proszę powiadomić jej matkę, bo o to prosiła. Dobra, dziękuję. Pani Asiu, jak się pani czuje? Słabo. Dlaczego pani to zrobiła? Nie chciałam już żyć. Nie może pani tak mówić. Ma pani dziecko. Nie może pani tak po prostu odejść. Ma pani pana Karola. Karol i tak mnie nie chce. Nie, proszę tak nie mówić. Mogę do niego zadzwonić? Nie. Czy coś pani przynieść? Nie, dziękuję. Muszę tylko zasnąć. Bardzo chce mi się spać. Dobrze. Słyszałam, że będą robić pani kolejne badania. Ma pani uraz głowy. Proszę tutaj zostać i dbać o siebie. Do widzenia, pani Asiu. Pani doktor, co dokładnie jest pani Asi? Zrobimy jej przeczyszczenie żołądka. Musimy pozbyć się tych lekarstw, które zjadła. Rozumiem, że tabletki zostały przekazane do analizy. Musimy na początku wiedzieć, co to było. No, uraz głowy, to też trzeba wyleczyć. No i myślę, że zostanie tutaj do porodu. Chciała popełnić samobójstwo. Nie może wrócić do domu w tym stanie. Rozumiem. Dziękuję. I proszę zawiadomić jej matkę. Oczywiście. Już do niej dzwonię. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Nie wierzę w to, co się dzieje. W to wszystko, co się tutaj dzieje. Muszę zadzwonić do mamy Asi. Dzień dobry. Mam złą wiadomość dla pani. Asia trafiła do szpitala. Próbowała się zabić. Tak. Szpital Świętej Klementyny. Proszę tam jechać, tylko proszę jej nie denerwować. Bardzo proszę. Ona jest mega zestresowana. Ma uszkodzoną głowę. No i ze względu na to, żeby chciała popełnić samobójstwo, musi zostać już do porodu w szpitalu. Tak, ja też tam później pojadę. Przyjechałam tylko do domu zabrać parę rzeczy dla pani Asi. Dziękuję. Nie wiem, ale czuję, że muszę zadzwonić do Karola. Czuję, że nie ma innej opcji. Panie Karolu, dzień dobry. To pani Stefania. Przepraszam, że dzwonię. Przepraszam, że męczę. Ale chciałam tylko powiadomić, chociaż pani Asia tego nie chce. Ale trafiła do szpitala. Miała poważny uraz. Próbowała się zabić. Tak, znalazłam ją rano przy tabletkach. W kałuży krwi. Tak, jest w szpitalu Świętej Klementyny. Panie Karolu, chciałam, żeby pan wiedział. Ale może niech pan jej nie odwiedza jeszcze dzisiaj, bo się zdenerwuje, biedna. Możemy się spotkać w szpitalu, porozmawiamy. Chce pan? Albo niech pan przyjedzie do domu, jak pan woli. Ja jeszcze tutaj trochę z godziny pewnie będę, bo muszę zabrać rzeczy pani Asi i poogarniać. Dobrze, dziękuję. O matko, nie, nie, muszę szybko pędzić. Muszę szybko pędzić do szpitala. Natalia, co chcesz ode mnie? Muszę pędzić do szpitala Świętej Klementyny. Aśka tam trafiła. Próbowała się zabić. Co? Tak, właśnie dostałem tą informację. Próbowała się zabić. Aha. Dobrze, jedź. To i tak już nie ma sensu. Natalia, proszę cię, jak możesz tak mówić? Ja ci mówię, że ona chciała popełnić samobójstwo, chciała zabić siebie i dziecko, a ty... A jak chcesz, żebym zareagowała? Mam jechać z tobą? Potrzymać ją za rękę? Ale Natalia, jak możesz? Ale będziesz tu, jak wrócę? Czy to ważne? Jedź. Po prostu. Dlaczego? Dzień dobry, pani Stefanio. O, pan Karol. Panie Karolu. Proszę nie płakać. Jedźmy do niej. Tak, już jedziemy. Jedziemy. Później dokończę, wrócę. Dobrze, jedźmy już. Okej, biorę te walizki. Dobrze. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie doktorze, nie wiem, pan jest lekarzem pani Asi? Tak, właśnie byłem u niej. I co się dzieje z nią? No niestety ma bardzo poważny uraz głowy. To pewnie był spowodowany tym upadkiem w łazience. Walnęła mocno o kafelki i uszkodziła sobie pień mózgu. No więc nie wiem nawet, czy nie będziemy musieli operować. Robimy jeszcze wszystkie badania. O matko, to brzmi bardzo poważnie. Pani Asia jest teraz pod narkozą i śpi. Chcemy ją przetrzymać jak najdłużej. I zobaczymy, co się będzie działo. Na razie brała kroplówki. Jest u niej mama. O, to dobrze. Dobrze, dziękujemy, panie doktorze. Dziękuję. To wszystko przez naszą rozmowę. Nie, panie Karolu, proszę się nie denerwować. Chodźmy do niej. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Stawczuk, pani zawsze była najbliżej mojej Asi. Ja ostatnio nie chciałam z nim rozmawiać przez tą całą sytuację. Wiem, wiem. Pani Karolina. Stawcie teraz. Pani Karolina, Asia teraz śpi i musi jak najdłużej wypoczywać. Asia, kochana, nie wybaczę sobie tego. Wszystko przeze mnie. Pani Karolina, zostawmy ich na chwilę samych. Dobrze. Nie wiem, jak to przetrzymam. Usiądźmy sobie tutaj. Porozmawiamy. Asiu, kochana, obudź się. Nie może się nic tobie stać i naszemu dziecku. Nie może. Nigdy sobie tego nie wybaczę. Zostanę tutaj z tobą. Wszystko będzie dobrze. Zobaczysz, wszystko będzie dobrze. Ach, ja ostatnio odwróciłam się bardzo od Asi. Ja niestety nawet nie wiedziałam, że ona jest w ciąży. Nie powiedziała ci. Nie. Mówiła tylko, że chciała oddać dziecko. Dobrze. Chodźmy, pani Stefania, teraz my do niej. Karolu, zostań sobie tutaj. Albo jedź do domu, do swojej dziewczyny. Natalia i tak nie za bardzo chce mnie znać, bo nie wierzy mi w całą tą sytuację. Więc zostanę na razie tutaj. Dobrze, jak uważasz? Pani Asiu, gdybym ja wiedziała, zostałabym z panią. Wszystko by było dobrze. O rany! O rany, co to za drgawki? To są te drgawki, które miała w domu. Lecę szybko po lekarza. Pani doktor, co się stało? Asia ma znowu drgawki. O rany, dobrze, lecę do niej. Proszę zostać tutaj pod salą. Dobrze, proszę iść sobie. Muszę zbadać pacjentkę. Ojej, to moja córka, wiem. Proszę odejść. Dobrze. Panie doktorze, zapraszam na ostatnie piętro. Niestety z panią Asią się pogorszyła. Nie wiem, czy nie trzeba będzie operować. Panie doktorze, bierzemy ją na salę operacyjną. Trzeba zatrzymać te drgawki, żeby przedwcześnie nie urodziła. Dobrze, jedziemy. Co się dzieje z moją córką? Nie mam teraz czasu, przepraszam. Muszę lecieć. Bierzemy ją na salę operacyjną. Ale jak to? Później damy znać. Musimy opanować to wszystko. Jest szybko na salę. Musimy operować. Konieczna jest operacja. Dobra, tętno jest w porządku. Dobrze, na początek narkoza. Musimy opanować krwotok wewnętrzny. Operujemy. Teraz musimy. Na początek narkoza. Dobrze, pacjentka zasnęła. Operujemy. Dobrze. Nie wiemy, co się dzieje. Kazali nam czekać pod salą operacyjną. O matko, nie wiem, co się dzieje. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy rodzina pani Asi? Tak, tak, co z moją córką? Czy już po operacji? Co się dzieje? Została pani babcią. Co? Ale jak to babcią? Do porodu było jeszcze ponad miesiąc. No tak, ale niestety musieliśmy działać bardzo szybko. Co z moją córką? Córka jest dalej operowana, ale dziecko jest okej. Musieliśmy je włożyć do inkubatora. O matko, że co? Zostałem ojcem? Tak, gratulacje. Możecie państwo zobaczyć dziecko. Oczywiście, że chcemy. Czy pani Asia dalej jest operowana? Tak, dalej jest operowana. A państwa zapraszam, jeżeli chcą państwo zobaczyć dziecko. Tutaj. Przyniosę zaraz maluszka. Proszę poczekać, bo na sali jest bardzo dużo maluchów. Nie można tam wchodzić. Proszę bardzo. To moje dziecko? Tak, może chce pan potrzymać. Mogę na chwilę go dać. Zaraz muszę go zanieść z powrotem. O matko, kochany mój synek, moje maleństwo. O rany. Mam nadzieję tylko, że z panią Asią będzie wszystko okej. No właśnie. Dobrze, muszę zabrać małego. Z racji tego, że jest wcześniakiem, musi leżeć w inkubatorze. Muszę go nakarmić. Dobrze, dobrze, ale z nim wszystko okej? Tak, jeszcze zaraz zbadam jego jamę brzuszną, ale poza tym dostał 10 na 10. Teraz pójdę jeszcze zrobić mu odpowiednie szczepionki. Dobrze, dobrze. Pani Asia, na którym oddziale jest operowana? Na 1. Dobrze, wezmę małego na badanie. Przebadamy cię, maluchu. Okej. Dobra, wydaje się, że wszystko jest w porządku. Oby z twoją mamusią też było wszystko okej. Masz mleczko małe. Ach, cudownie. Dobra, zostaniesz sobie tutaj troszkę ze mną, żebym miała na ciebie oko. Cudowny wnuczek. Gratuluję ci, Karol. Ja pani też. O matko. Chodźmy do pani Asi. Albo zostańcie tutaj, a ja zejdę. Nie, ja idę do mojej córki. Panie Karolu, niech pan zostanie z małym. No dobrze, zostanę tutaj. Zaraz kogoś tutaj może zapytamy. Poczekajmy tutaj chwilę na salę operacyjną i tak się nie dostaniemy. Dobrze, że zatrzymaliśmy wstrząs i z dzieckiem jest okej. Tak, dokładnie. Dobrze, panie doktorze, ja tu je posprzątam. Odwiezie pan pacjentkę? Tak, oczywiście. Wezmę jeszcze tylko kroplówkę. Asiu, Asiu, Asiu. Panie doktorze, czy wszystko z nią w porządku? Zatrzymaliśmy krwawienie. Został nam tylko ten płat czaszki jeszcze do zoperowania, ale to nie dzisiaj. Na razie musi się zagoić blizna po cesarskim cięciu. Dobrze. Mogę z nią tam posiedzieć? Tak, oczywiście, oczywiście. Wsparcie rodziny jest jej bardzo potrzebne. Chodź. Dobrze. Mam tylko taką prośbę. Niech panie za bardzo z nią nie rozmawiają, dobrze? Ona jest jeszcze pod narkozą. Będzie jeszcze przez chwilę spała, ale niedługo się obudzi. Gdyby coś, proszę dzwonić. Asia, moja kochana. Może ja coś przyniosę pani do picia? Nie, poczekajmy z nią tutaj razem. Pani też jest dla niej bardzo ważna. Chyba nawet ważniejsza niż ja. Była z nią cały czas. Nie, ona bardzo chciała, żeby pani też się do niej odezwała. No właśnie, a ja ją po prostu zostawiłam. O rany, co się dzieje? Asiu, Asiu, zostań. Asia, nie podnoś się. Byłaś operowana. Miałaś cesarkę. Cesarkę? Co z dzieckiem? Z dzieckiem w porządku. Pewnie później będziesz mogła je zobaczyć. Nie chcę go widzieć. Ale jak to, kochanie? Wiem, że jesteś w szoku, ale jest tutaj też Karol. On z nim teraz jest. Co? Karol? Tak, Karol jest tutaj. Będziesz miała jeszcze operowany płat czaszki, ponieważ bardzo mocno upadłaś i roztrzaskałaś trochę płata mózgu. Dziękuję, mamo, że jesteście. Ty też, kochanie. Może zapytam się, może przyniosę ci jednak dziecko. Ona jest jeszcze w szoku. Chodźmy do Karola zobaczyć, jak tam mały. Moje maleństwo. Pójdę go znaleźć. Karol, Asia się obudziła. Tak? Może pokażemy jej dziecko? Ona mówi. Poczekaj, ona mówi, że ona nie chce go widzieć. Nie chce widzieć własnego dziecka? Tak. To znaczy małego i tak nie mogę zanieść na górę ze względu na bakterie, ale możemy przewieźć tutaj panią Asię, jeżeli się obudziła. No dobrze, spróbujmy w ten sposób, aczkolwiek ona nie chce tego dziecka. Panie doktorze, tak? Czy mogę zawieźć pacjentkę do dziecka? No dobrze, ale tylko na chwilę. Gdzie mnie wieziecie? Do dziecka. Nie, ja nie chcę go widzieć. Naprawdę nie chce pani zobaczyć malucha? Nie. Zostawcie mnie, proszę. Bywaj tak. Może jednak przyniesiemy na chwilę małego. Niech go zobaczy chociaż na sekundkę. Ale nie wiem, czy to nie wzmoże w niej jakiegoś szoku i niepotrzebnych wrażeń. Spróbujmy, panie doktorze, proszę. Ja znam się na takich matkach. Zazwyczaj jak widzą dziecko, jest inaczej. I następuje wielka poprawa. Spróbujmy, ale tylko na chwilę. Dobrze. Gdzie jest Asia? Gdzie moja córka? Niestety nie chce zobaczyć dziecka. Jak to nie chce? Ale weźmiemy go do niej. Karol. Cześć, Asiu. Karol, przepraszam cię za wszystko. Dobrze, my sobie na chwilę wyjdziemy. Tylko na chwilę. Proszę jej pokazać dziecko. Dobrze. Muszę ci pokazać małego. Ale ja nie chcę go widzieć. Zobacz, to jest nasze dziecko. To jest chłopiec. Chcesz go podtrzymać? Nie boję się go. Asia, proszę cię, weź go. Ojej, to jest dziecko, nasze dziecko. Tak, Asia, to jest nasze dziecko. Mam nadzieję, że jednak zmienisz zdanie i dasz nam szansę. Nam szansę? Czyli ty chciałbyś być ze mną? Chciałbym stworzyć prawdziwą rodzinę. O rany. Karol. Ja nie wiem, czy mam instynkt. Na pewno masz. Na pewno masz instynkt. Wiesz co? Młodego trzeba zabrać na dół, niestety, bo jest wcześniakiem. Musi być w inkubatorze. Mogę go nakarmić? Oj nie, bo jesteś prosto po operacji, wiesz? Załóż sobie maseczkę. Mamy jakąś szansę na bycie razem? Myślę, że tak. Powoli może to jakoś odbudujemy. Teraz jesteśmy już rodziną. Daj malucha, położę go. Dziękuję, że go przyniosłeś, że mogłam go zobaczyć. Dobra, zobaczcie, tak dzisiaj skończyła się ta historia. Jest pełna emocji, naprawdę jest hardkorowa, emocjonująca. Od upadku, po szpital, operację i dziecko. Dziecko, którego chyba jeszcze nikt dzisiaj się nie spodziewał, a na pewno nie Karol. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że podoba się wam ta seria. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi dalszego rozwoju tej sytuacji. Trzymajcie kciuki, żeby było wszystko ok. Pamiętajcie o subskrypcjach, kciukach w górę, komentarzach i dzwoneczkach. I widzimy się już na następnym odcinku. Buziaki, pa, pa!